Witam wszystkich z tej strony Luigi Kramp. Dziś chciałbym opowiedzieć o swoim krewetkarium 10 litrów. Jest to zbiorniczek 20x20x25 od Aquaella Shrimp Set. Troszkę oświetlenia. Oświetlenia, tak jak w mojej poprzedniej kostce, którą Wam pokazywałem, 20-litrowe, jest tutaj Aquaella LED Smart Plant 2 o mocy 4,5 W. Nie ma w środku żadnych wymagających roślin, także do takiej kosteczki jak najbardziej ta lampka pasuje. Podłoże, jakie tutaj użyłem, jest to żwirek kwarcowy o gradacji 1-2 mm. W środku do aranżacji użyłem skał Dragon Stone. Rośliny, jakie tutaj są, to Anubias parteri i Bucephalandra Mini Red. Są tutaj też, jest tutaj też ogólnie roślina trawnikowa, której niestety nazwę zapomniałem. Obsada tutaj w tej kosteczce to jest na dzień dzisiejszy 6 krewetek Neuca Radina Davidi Orange Jelly. Jest to malutka kostka, także ona ma bardziej takie zadanie dekoracyjne. Została mi tam kiedyś po czymś i po prostu postanowiłem sobie wykorzystać i tam coś w środku zbudować. Było tutaj docelowo na początku 20 krewetek, takie małe statko. Rozmnożyły się ładnie, dużo pooddawałem ludziom, trochę zostawiłem sobie. Taką populację 6 takich najładniejszych sobie zostawiłem. Akurat teraz są poukrywane, nie widać ich zbytnio, ale są i więcej tutaj nie potrzeba. Za filtrację tutaj odpowiada, tak jak w mojej poprzedniej kostce 20-litrowej, Eden 501. Też podobnie jak w poprzedniku, jest tutaj miszu, można powiedzieć, taki ceramiczny, który mi został, jakieś kulki mikromeku, trochę taniej jak u Alowskiej, trochę takich kulek pochłaniających azot i fosfor. Ogólnie to, co mi zostało, to tutaj wrzuciłem. Jedynie co tutaj dodałem od siebie, to taki zawór na wylocie. Na początku, jak filtr był nowy, i gąbka, która tutaj w środku jest, było to wszystko nowiutkie i czyste, niezapchane. No to można powiedzieć, no malutką, delikatną pralkę robiło. Także przykręcałem go tam sobie, no i hulał. Na dzień dzisiejszy już jest odkręcony na pełny gwizdek. No i sobie delikatnie taflą wody narywa. Nie za mocno. Tak sobie to tutaj wszystko ładnie śmiga. Także to taki dzisiaj króciutki filmik tylko na temat tej kostki. W następnym odcinku pokażę swoją 30-litrową. Także to tyle. Dzięki. Cześć.